Kolejny strzał. Nie wiem, czy jest celowaniem. Tutaj ta płaszczyzna ma się zrównać z tą płaszczyzną. Odciągam kurek, ja może pomogę. Odciągamy kurek i w tej chwili, jak będę już w środku, to oddajemy strzał. Ok? I teraz następny. Kurek można sobie odciągnąć. Śmiało, 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 śmiało. Pomogę. Ciach. Jest taki łatwo z tym kurkiem. I spokojnie. Spokojnie celujemy, celujemy i powoli ściągamy ten spos, aż padnie strzał. Ok. Następny. Ciach. Następny. Jeszcze jeden. Zobaczymy, albo kontrolny będzie. Ok. Zobaczymy. Wszystkie są wystrzelone. No, troszkę mocniej ten. Ale nie, już jest gotowy do oddania strzału. Także. Tak, pierwszy opór jest dosyć długi, śmiało go do tyłu. I oprze się spust i pada strzał. No, w ten sposób, czyli wyczuć sobie na tej zasadzie, może przypaduje. Lekko pada spust. Lekko. Kawałeczki sobie założyć. Znaleźliśmy, który był. Ten. Obydwa chodzą do tego samego. Palec dopiero będziemy. Dłużej. Dłuższy. No ja myślałem, że już strzelił, a widzę, że pomogę. Widzisz? Największy. Można ścisnąć w ten sposób, ten kciuk na tego, albo ten na tego, to jest tak jak wygodniej, każdy ma inną zasadę. Mocno złapać, ta sama zasada celowania co wcześniej i spokojnie oddajemy strzał, powolutku, powolutku, nie bać się. Będzie huk, będzie ten pistolet podskoczy, ale trzymać dalej. Okej. Okay. Bo coś się tutaj nam... Spokojnie. To jest powolutku. Celujemy tak samo. Nie bać się, to nie boli. Powolutku ściągamy spust, ściągamy, ściągamy, aż padnie strzał. Dobra. I dalej mamy gotowy pistolet. Także śmiało. Pamiętaj, że załadowany. Można sprawdzić, że jest każdy pistolet, jakikolwiek jest poautomatyczny, tu jest komora na budowę, magazyn. No właśnie, nie, to jest tak zwany zerwany strzał, jak się tak boimy. Spokojnie. Pierwszy opór. Jest w ten sposób, że czuję taki drugi opór. I ten drugi opór, już po tym drugim oporze wszystko nam poleci, czyli strzeli. W końcu raczej opuszkiem palca właśnie ścisnąć. Nie poleciało. Czy większy kaliber z reguły jest też twardszy spust po prostu, żeby to było bardziej bezpieczne. Załadujemy. Gotowy mamy pistolet do strzelania. Garantka. I spokojnie. Powolutku, nie bać się. Okay. Troszkę mocniej może broń złapać też. Bez przesady, żeby też nie drżało. No, mam. Jak mam? Nie wiem, że tam mały poręcznik.
obronny. No oczywiście. Może tak pomogę trochę, bardziej się do przodu tak ustawić, tak jakbym, może odłożymy broń na chwilę, moment. W ten sposób, że jakby miał mnie ktoś pchnąć, to żebym ja stał na tej zasadzie, tak, przygotować się jakby do dania strzału. Śmiało, kurek naciągniemy. Mocno, mocno tą broń trzymać, lewą ręką też dociskamy. Jeszcze jeden leci. Spokojnie, nie ściągać tak ostro, tylko powolutku naciskamy, zwiększamy ten nacisk, aż padnie strzał. Okay. Nie ma nic, puste. Trochę ten. Już nabite czy co? Ja nie wiem czy... Do przodu musi przychylić. Tak, spokojnie. Nie, strzeliła pani? Nie. Palety. No to śmiało. Nie strasz, jest dobrze. No. Kurde, żeby jej się... No to pozycja drodowa. Mocno dociągać. Już dotykałem. Na razie nie. O Jezu, się rzuca się. A, już się zniesie z głowy. Jeszcze to samo, tylko większą chłopką. Kajtek, ostatnie słowo? I to samo. Nagrywasz już? Testament napisała. To dobrze. Ciężko zamyka właśnie się, dlatego chciałem jeszcze raz zrobić. Widziałeś, że do ciężkiej strony poszła. Mocno, mocno, mocno. Jak zatykam, mocno. Tą ręką i tamtą do siebie. Śmiało, śmiało. Zgrać tą muszkę ze szczerbiną, na tarczę, na środek i ciągnąć. Widzieliście to? Widzieliście to? Mówiłem, że będzie pani latać do tyłu?